Event Wielkanocny z Case.eu. EU. Sprawdź i zgarnij najlepsze Weź udział w evencie z pulą nagród ponad 30 tysięcy złotych. Kliknij pierwszy link w opisie i sprawdź event Wielkanocny. Halo, halo, siemanko widzowie na kolejnym odcinku z case dropa, no i dzisiaj mamy do wygrania skinka, jeżeli chcesz tego wygrać skinka, który właśnie pojawił się na ekranie No to zostaw oczywiście łapę w górę, zostaw subskrypcję i skomentuj gdzieś na dole eee, Najlepiej zostawiając swój trade link, eee, no i myślę, że taki fajny skinek do wygrania, dawno nie było do wygrania skinków, niedługo będą już cały czas do wygrywania skinki w, na każdym odcinku, ponieważ tych odcinków będzie mniej i będą też takie spoko skinki właśnie do yy, około 10 zł, więc myślę, że naprawdę spoko opcja, a tutaj na stronce chciałbym wam przypomnieć, że mamy giveaway 6 godzinny, codzienny, tygodniowy, miesięczny, a w zakładce doładowy konta mamy takie metody płatności jak Pay of Card, przelewy, G2Pay, Paypal, SMS-em, no i teraz zostaje jajeczka, które możemy sobie oczywiście tutaj e, wykorzystać na zakładce Happy Easter, którą oczywiście już wam pokazywałem. 3 czy 4 razy, więc myślę, że już nie będę jej tutaj, tutaj przedstawiał wam. Jeżeli byście chcieli jakiś specjalny odcinek tutaj z tego samego eventu, no to możecie oczywiście pisać w komentarzach. A dzisiaj przechodzimy sobie tutaj do skrzyneczki, która kosztuje 34 zł za 5, więc tak naprawdę niedużo. A naprawdę fajne skiny są do wygrania, ponieważ mamy tutaj AK47 na przykład Anubis, mamy AWP Neonoir, mamy też M4A4 Asimov, więc tak naprawdę są fajne, jeszcze mam cesarzową, więc naprawdę fajne skiny, porządne, że tak powiem. No na razie idzie średnio. Na razie idzie średnio. No i dzisiaj już mam nadzieję, że chociaż ten jeden czerwony skinek poleci. W poprzednim odcinku no jakby mieliśmy o wiele mniejszą szansę. Tutaj już skrzynka kosztuje 7 zł, więc myślę, że mamy. Myśl, na pewno mamy większą szansę na to, żeby dropnąć czerwonego skina. No więc dzisiaj to jest nasz cel, dropnąć czerwonego skina. Miejmy nadzieję, że się uda. No i miejmy nadzieję, że upgraderek tak lepiej poleci niż w poprzednim odcinku, bo niby na początku fajnie dawał, no ale na tym najważniejszym upgrade nam spalił niestety. Dobra, no na razie jest taka średniawka, nie? Na razie jest taka średniawka, nie jest też jakoś super na minus, ale też nie ma nic super na plus. Dobra, ile my tutaj mamy? Na tym na przykład? No tak zazwyczaj około dwóch dyszek leci w tym momencie. Więc około dyszki na minus na każdym otwarciu. I teraz może być więcej. Ile teraz będzie? 40. OK, czyli mamy chyba pierwsze albo drugie otwarcie na plus. No ale i tak, miejmy nadzieję, że zdobędziemy czerwonego skina i. Dobra, tutaj jakby to wyleciało, jakby wleciał to lewej, albo chociaż Korteksik taki mógłby wylecić, bo Korteksik też tutaj może być dość sporo warty. I co mamy tutaj? Dobra, czyli taki standardowy drop. Te teki tutaj lecą bardzo często, ale też spoko, że nie ma czegoś takiego, że na przykład są skiny po 30 groszy i one cały czas lecą. Więc jest szansa na to, żeby tutaj wyjść na plus. Dobra, tutaj mamy takie skiny to prawie na zero. Dajcie czerwonego, dajcie czerwonego skina jednego. No kurde, jak tutaj te dwie łupki na -no onoir wleciały, to było naprawdę spoko. O, i to jest pierwsze chyba takie na minus otwarcie mocno. Dobra, jeszcze trzy razy sobie spróbujemy. Jeśli nie uda czerwonego, no to trudno. Ale jeszcze jest szansa, jeszcze jest szansa. Cały czas myślę o tym, że tutaj może siąść ten czerwony skinek. No ale też nie ma co się oszukiwać, no to jest skrzynka za. 6,80. No to czerwony skin, minimum kosztuje 20 parę złotych. Więc to też nie jest tak, że po prostu to jest powinność, żeby tutaj dropiły te czerwone skiny. Ale jakaś tam szansa jest, co nie? Dobra, no i ostatnie otwarcie. Myślę, albo może jeszcze jedne. Dobra, jeszcze jedne sobie zrobimy. Ale tak nie, nie, nie jakby nie dropi jakoś źle. Bo, bo jest tak mniej więcej na zero, czasem trochę na minus, czasem trochę do przodu. Więc y, uważam, że tak mniej więcej na zero jest no, na przykład teraz do przodu, bo dobra no to co przechodzimy sobie tutaj na e, Przechodzimy sobie tutaj na upgraderek. Dobra bierzemy te teki. No i oczywiście naszym ulubionym tutaj upgraderkiem lecimy, no i za mocno zakręciło, ja już to wiem. Aha, okej, okay, siadło. Oj, tego się nie spodziewało. Te, tego się nie spodziewałem. Myślałem że, myślałem, że nie siądzie, bo tak mocno zakręciło. Dobra, jeszcze raz prawo no i teraz lżej. Aha, ok czyli tu jest jakby w drugą stronę trochę, czyli tutaj jak lżej zakręci, to nie siądzie. A jak mocniej zakręci, to zazwyczaj siada tutaj na tą prawą stronę, z tego, co zauważyłem, więc przetestujmy to jeszcze raz, no i mocniej i zobaczymy. No i siada, okej. Okay, jak mocno to siada. A jak lekko to tak średnio. Dobra, to jeszcze raz zobaczymy prawą. Dobra, mocno walnęło. Bardzo mocno. Okej, okay, czyli kurde, jak jeszcze bardziej, to nie siada wtedy. Dobra, a na lewą stronę. Otóż na globsy. Lewa. Tak lekko zakręciło. No i siada. Ok, czyli jak bardzo lekko zakręci, to siada na lewo. Więc spoczko. Dobra, i teraz przetestujemy dalej tą lewą stronę. No to fajnie sobie ten upgrader mocno teraz zakręciło i też siadło to chyba tutaj chyba tutaj nie ma jakby e, zależności czy mocno czy lekko. Dobra to jeszcze raz lewa no i teraz tak leciutko więc siądzie okej okay. ale chyba chyba nie ma jakoś zbytnio zależności tutaj e, czy, czy po prostu mocno zakręcić czy lekko po prostu jak siądzie to siądzie chociaż teraz mocno. OK i siada na prawą, dobra. Czyli mniej więcej tak jest, że jak na prawą stronę mocno, to jest git, a jak na lewą lekko, to też jest git. Więc okej, okay, dobra. Próbujemy sobie teraz może na lewą stronę tego talonika. No i mocno zakręciło. No i mamy to. Dobra, bardzo fajnie, bardzo fajnie. E, bardzo mi się to podoba. I teraz na półtora byśmy sobie zrobili. I zrobimy sobie na Survivala najfas lautera fil Tested No i miejmy nadzieję, że to siądzie prawą stronę damy eee, Czekajcie, o prawa strona damy, no jeżeli siądzie to naprawdę będziemy na kozackim proficie, no i proszę Zakręciło mocno No i dobra, no i mamy 1200 zł Kurde, tak mi się podoba ten upgraderek, że ja bym sobie coś jeszcze tutaj zaupgrade'ował To sobie zrobimy raz dwa na Fire Serpenta Eee, prawo czy lewo dorzucimy sobie jeszcze balans żebyśmy mieli aha poczekajcie bo to nie mogę tak czyli wrzucimy sobie balans ale to chyba nam niewiele da co to nie dobra bez sensu balans dawać damy z tam o taką żeby było troszeczkę ponad 50% o tak o sobie zrobimy no i co lewa strona no jeżeli siądzie fire serpent za 2000 zł no to będzie naprawdę kozacko lewa strona proszę i mocno i tak jest, mamy Fire Serpenta. AK-47 Fire Serpent za 2100 zł. No i kusi mnie, żeby tu jeszcze coś zrobić, ale nie wiem. Eee, myślę, że już to sobie to zostawimy, bo się naprawdę na kosmicznym proficie. I będziemy mieli po prostu to na nowe odcinki Mamy 2250 od dzisiejszego odcinka więc naprawdę kozacko mam nadzieję że odcinek wam się podobał Zostawcie oczywiście łapkę w górę A my widzimy się już jutro na kolejnym odcinku gdzie będziemy otwierać sobie skrzynkę koszyk wielkanocny A więc co trzymajcie się no i siemano